Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy nowego Hyundai'a Santa Fe. A jest to model nie byle jaki, ponieważ przy jego pomocy Hyundai chce nam pokazać, co tak naprawdę potrafi. A przynajmniej mając na myśli nas, czyli mieszkańców Europy. Jeśli jesteście ciekawi, jak koreańskiej marce się to udało, zapraszam na test. I zaczniemy od tradycyjnej chwili dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane zakupem używanego samochodu, na przykład Santa Fe, dysponując jedynie winem, mogą sprawdzić z domu, czy egzemplarz, którym są zainteresowane, nie był bity, czy nie był kradziony, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie, także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dajcie się oszukać i sprawdźcie zawsze auto, które chcecie kupić, bo jest to dużo tańsze niż na przykład jechanie na drugi koniec Polski. Tym bardziej, że teraz może to być jeszcze tańsze, ponieważ dla wszystkich widzów Automoto Vlog Car Vertical przygotował 10% zniżki. Wystarczy kliknąć w link, który macie pod filmem i wszystko zadzieje się samo. Także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do testu. I uważni widzowie mojego kanału pewnie za chwilę rozpoznają, że znowu jesteśmy nad morzem w jednym z moich ulubionych miejsc, czyli Kopalino, Lubiatowo, te rejony. Jeśli ktoś nie widział, to niedługo wjedziemy sobie w taką fajną, leśną ścieżkę nad morze, także okolice polecam. A czy polecam Hyundai Santa Fe? Może przejdźmy do konkretów. Na początek szybkie technikalia, czyli co my tutaj mamy pod maską, a znalazł się tam, myślę, że już znany i lubiany silnik 1.6 TGDI o mocy 180 koni mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 265 Nm, ale to oczywiście nie koniec, ponieważ mamy tutaj także silnik elektryczny i łączna moc, jaką dysponuje napęd hybrydowy, to 230 koni mechanicznych i 350 Nm. Brzmi to już całkiem spoko, no ale mamy tutaj oczywiście bardzo dużego SUV-a, ważącego ponad 1700 kg, także jest co napędzać. Jak to udaje się tej jednostce, czy tym jednostkom? Otóż katalogowo do setki mamy 8,9 sekundy w tej wersji, którą ja dysponuję, czyli z sześciobiegową skrzynią automatyczną i z napędem jedynie na przód. Do wrażeń z jazdy, spalania przejdziemy sobie oczywiście później, ale jest to kolejny model Hyundai'a, na przykład po Tucsonie, w którym mam ten silnik i to jest naprawdę bardzo udana jednostka. Zastanawiałem się, czy to będzie na pewno dobry pomysł, aby była też w tym modelu, ale zdecydowanie tak, chociaż chciałbym tutaj chwilę poświęcić na co innego. Otóż SUV-y to oczywiście samochody zdecydowanie przeznaczone dla rodziny, po prostu takie dzisiejsze samochody rodzinne. Coraz rzadziej kupujemy limuzynę, kombi i segmentu D, tylko raczej kupuje się SUV-y. Szczególnie, że Santa Fe, akurat ja dysponuję modelem 5-osobowym, ale możemy dokupić jeszcze jeden rząd i mamy wtedy miejsce dla 7 osób. Te dwa ostatnie oczywiście dla raczej nie za dużych osób, ale jednak jest. W ślad za tym, że kupujemy SUV-y zamiast limuzyn, na pewno wielu kierowców szuka po takich samochodach dynamiki, jakichś tam wrażeń sportowych, czyli mamy ojca, który ma trójkę dzieci i jadąc z nimi na wakacje chce się po prostu zmieścić, a jadąc samemu, nie wiem, do pracy czy gdziekolwiek, chce sobie pojeździć sportowo. I to zdecydowanie nie jest samochód dla takiej osoby. Mimo że mamy tutaj 9 sekund, czyli wynik bardzo dobry, to Santa Fe nie jest autem, które lubi dynamiczną jazdę gdzieś po zakrętach i tak dalej. No chyba, że lubicie jeździć do przodu i nie skręcać, to wtedy spoko. Ale to wrażenie, które pozostawił na mnie ten samochód po przejechaniu naprawdę sporej ilości kilometrów, to zdecydowanie to, że jest to SUV bardzo komfortowy, jeszcze bardziej przestronny, z przeogromnym bagażnikiem. Może tu się chwilę zatrzymam. Zobaczcie, ile mam z tyłu miejsca na nogi. To jest naprawdę potęga. Nie będzie tu nikomu niczego brakowało. Kanapa jest bardzo wygodna, możemy ją sobie przesuwać. A jakbyśmy nie ustawili tego miejsca na nogi, zawsze będzie wystarczająco. No a bagażnik katalogowo 831 litrów. Nie wiem, czy on tyle ma, ale wszystko jedno, jest przeogromny. Także pod kątem miejsca zdecydowanie spełnia chyba wszystkie wymagania. A wracając do wrażeń z jazdy, to jest to właśnie samochód o charakterze rodzinnym, komfortowym i tak powinniśmy go wykorzystywać, jeśli chcemy być w pełni z niego zadowoleni. O, tu się zaczyna właśnie ta dróżka, o której Wam mówiłem, mega miejsce. I wracając, mówię to po to, abyście po prostu uniknęli rozczarowania, bo często też widziałem po klientach, że dzisiaj już po SUV-ach szuka się jakiejś tam dawki, w cudzysłowie, sportu. Też żebyście dobrze mnie zrozumieli, bo jeśli chodzi o jakieś wyprzedzanie, jakieś tiry gdzieś tam na drogach i tak dalej, czy po prostu starty spod świateł,
to jestem przekonany, że dla większości klientów, szczególnie dla klientów, którzy naprawdę kupią ten samochód, to ta jednostka będzie więcej niż wystarczająca. Naprawdę jest bardzo w porządku. I może to być dobry moment, aby podeprzeć to, co przed chwilą powiedziałem, wynikami spalania. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że to nie będzie najbardziej ekonomiczna trasa w moim życiu. No i oczywiście taka nie była, ale początkowo jazda 100% po Warszawie. Fakt, że jeździłem raczej wieczorami, czy ogólnie w sytuacjach, gdzie nie było jakiegoś wielkiego ruchu. No ale moje spalanie to było około 6,4, 6,2, 6,5 to było najwięcej. Bardziej zbliżałem się do 6. No to jest coś niesamowitego. Taki wynik w tak wielkim samochodzie, w jeździe po Warszawie, rzadko się to zdarza. No ale jednak spodziewałem się, że wyskakując na trasę będzie źle. A wcale tak nie było. Jazda autostradą to oczywiście już będzie wynik zbliżony do 10 litrów. Jak będziecie latali te 140, czy chociaż nie wolno, to trochę więcej, no to spodziewajcie się raczej takiego wyniku. Ale powiem Wam, że jeżdżąc trasą ekspresową 120 na godzinę, no to mój wynik to było troszkę ponad 7. 3 osoby i pełen bagażnik. Z mojej strony to jest wielkie wow. Naprawdę mega szacun i to jest miejsce, w którym widać, co daje hybryda. To nie jest żaden plug-in, normalna, klasyczna hybryda i tutaj czapki z głów przed Hyundaiem z mojej strony. I może troszeczkę o wnętrzu tego samochodu. Też już pewnie widzieliście, jeśli znacie samochody, najnowsze samochody Hyundaia, no to, czyli przyciski zamiast skrzyni. I standardowo powiem dokładnie to samo, co przy innych modelach. Można się do tego bardzo szybko przyzwyczaić. Ja nie uważam tego za wadę. Jedyną wadą tego, czy tych przycisków jest to, bo pokażę Wam jeszcze, jak podjeżdżamy nad samo morze, a jedyną wadą jest to, że one często, bo naprawdę dosyć często potrafią nie załapać tego, co chcieliśmy zrobić, czyli na przykład podjeżdżacie, parkując, bo to jest najczęstsza sytuacja, podjeżdżacie do przodu, zatrzymujecie się, wrzucacie wsteczny, naciskacie gaz i jedziecie nadal do przodu, czy tam odwrotnie, że cofacie, naciskacie D i nadal cofacie, bo po prostu skrzynia nie załapała, a tam macie morze. I potwierdza to też wielu użytkowników, także wiem, że to nie jest tak, że ja czegoś tam nie umiem zrobić. I też trzeba pamiętać, no to oczywiście każdy powinien pamiętać i wiedzieć, ale jak na przykład jeszcze się troszeczkę toczycie gdzieś tam do tyłu i naprawdę nie mam na myśli jazdy, ale ledwo toczą się koła, naciśnięcie drive, on nigdy tego biegu nie zmieni, musicie się całkiem zatrzymać i dopiero wtedy. Ale to na pewno jest też podyktowane tym, żeby po prostu nie uszkodzić skrzyni. Przy czym naprawdę nie przejmujcie się tym, jeśli rozważacie taki samochód i tego się boicie, to przestańcie się bać. Co my tu jeszcze mamy? Pokrętło, którym niestety nie włączymy napędu na 4 koła, tak jak powiedziałem, tylko mamy tryby jazdy, mamy tryb Eco, mamy tryb Sport i mamy tryb Smart. Wydaje mi się, że tego tłumaczyć za bardzo nie trzeba. Zobaczcie sobie, jak zmieniają się zegary, czy w zasadzie podświetlenie i ich kształt. I jest to jeden z tych modeli, gdzie między Eco a Sport różnica będzie, ale to nie będzie przepaść. Jako przykład podam chociażby to, że w zasadzie ja całą trasę przejechałem w trybie Eco i było spoko. W zasadzie non-stop jeżdżę na Eco. Sport nie jest mi do niczego potrzebny. Jak chcecie się troszkę bardziej pobawić, to fajnie, że on jest, ale tak jak powiedziałem, to nie jest samochód do sportowej jazdy. Nawet ala sportowej jazdy. W ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem. To, za co w tym momencie Hyundai'a natomiast pochwalić trzeba bardzo, to, że mamy tutaj przyciski. Mimo, że jest ich 1960, to fajnie, że nie jest tak jak dzisiaj moda, że wszystko obsługujemy dotykowo, bo nie wiem, chcemy sobie zmienić temperaturę, to wystarczy. Mamy przycisk dla kierowcy, góra-dół, dla pasażera, można. I bardzo fajnym patentem jest to, że mamy jeszcze dwa przyciski, których nie ma praktycznie nigdzie. Otóż z pozycji kierowcy możecie sobie regulować fotel pasażera. Zobaczcie, jak to wygląda. Niby nic, niby taka pierdoła, mega rzadko spotykane, a powiem Wam, że to jest mega fajny patent. Ja myślałem, że nie będę z tego w ogóle korzystał i po co to jest, a to nieprawda, to jest mega fajny patent. Jako przykład, nie wiem, idzie do mnie do samochodu ktoś, kto wiem, że jest bardzo wysoki, ja mogę pyk i ma od razu przygotowane miejsce, odsuwam fotel, pochylam i tak dalej, więc super sprawa. No już nie mówię o takich sytuacjach, jak na przykład teraz dla mnie, czyli że nagrywam, ja zawsze wtedy odsuwam fotel pasażera, mogę to zrobić bez wysiadania, bo zawsze o tym zapomnę, więc jak gdzieś tam jest elektryka, no to gimnastyka i tak dalej. Takie pierdoły, ale to się naprawdę przydaje, mega fajny patent. I mega fajnym patentem jest oczywiście też to, co no w zasadzie w aucie tej klasy musi być, czyli oprócz grzania oczywiście, ale mamy wentylację trzypoziomową, także super. W wyższych wersjach możemy też mieć z tyłu ogrzewanie kanapy.
No i ten środek. Ciekawy jestem bardzo Waszego zdania, czy Wam się to podoba. To jest miejsce, w którym Hyundai chce pokazać, że to jest premium, a przynajmniej premium w koncernie. I o ile te mniejsze samochody, chyba jeździłem w zasadzie wszystkimi Hyundai'a dzisiaj, moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość i wnętrze środka, to Kia jest troszkę lepsza. No ale nie tu. To jest ten moment, gdzie Hyundai chce nam pokazać, ja też umiem i ja to potwierdzam. Na pewno na moje wrażenia wpływa też to, że ja uwielbiam jasne wnętrza, czy po prostu nie czarne, no bo to nie jest białe, kremowe, nie wiem jaki to jest kolor, bo się na tych kolorach nie znam, także sorry, ale jest jasny, więc u mnie już od razu z góry duży plus. Bardzo fajne wnętrze, świetne materiały, tu się naprawdę nie ma czego wstydzić względem rywali spółki premium. Jedyne, co mi się podoba mniej, to kierownica, bo ona jest po prostu za duża dla mnie. To jest naprawdę mega duży rozmiar. Może też wpływa troszeczkę na mój odbiór to, że jeździłem ostatnio Peugeotem, w którym kierownica raczej idzie w drugą stronę, czyli jest bardzo mała, ale ta ani nie jest spłaszczona ani na górze, ani na dole, co też już coraz rzadziej się zdarza. Świeci słońce. I jest po prostu, tak jak mówię, bardzo duża, także ja wolałbym mniejszą. No ale to pewnie ma potęgować wrażenie, że jedziemy czymś ogromnym. Cała reszta naprawdę, tu wykonanie wszystko top. I bardzo podoba mi się umieszczenie tego centralnego wyświetlacza, czy tabletu, jak to dziś mówimy, bo też coś takiego troszkę niespotykanego, bo on zawsze jest albo gdzieś tam wystaje nad szybą, albo jest tutaj, a on sobie tak po prostu tutaj leży. Wiadomo, że to też jest podyktowane tym, że mamy tutaj mega dużo miejsca i ogromną powierzchnię, więc można coś takiego zrobić, ale super rzecz, bo on w ogóle nie wpływa na to, żeby zasłaniać nam drogę, czy gdzieś patrzymy w prawo, a też nie jest za nisko, że musimy odrywać wzrok od jezdni, także super. Head-up jest i działa tak, jak head-up działać powinien. To, co w nim fajne, to, że jeśli przekroczycie prędkość chociażby o 1 na godzinę, to zwróćcie uwagę, że zmienia kolor. Także łatwo widzicie, że jedziecie troszeczkę za szybko. Bardzo fajny patent. Trzeba też wspomnieć o wyciszeniu, które jest w porządku. Mogłoby na pewno być troszeczkę lepiej, ale ogólnie jest ok. No i system audio, który gra zaskakująco dobrze. Na pewno to nie jest coś, nad czym będę się zachwycał przez 20 minut, ale ogólnie, szczególnie jak na moje dość wysokie wymagania, jest w porządku. A przyczepić muszę się i to też jest coś, co zakładam, że może Was denerwować. To też domena wielu modeli Hyundai'a, a mianowicie to, że na przykład asystent pasa ruchu jest mega wrażliwy. Tutaj wystarczy naprawdę zbliżyć się do linii oddzielającej pasy i zaraz będziemy słyszeli taki troszkę drażniący dźwięk. I on po prostu pojawia się za często. Ja nie znalazłem jakiegoś ustawienia, żeby można to było jakoś zmniejszyć jego czułość. On pojawia się mega często i jest i denerwuje, i to jest coś, co w tym modelu mi się nie podoba. I rzecz, która też jest, myślę, że w dużym stopniu kontrowersyjna, czyli wygląd. Jak odbierałem ten samochód, nie umiałem sobie wyrobić zdania na jego temat. Często tak się zdarza i ja potem tak mam, że pojeżdżę nim tydzień. No, piesku, halo, halo, halo. Poszedł. I zdarza się tak, że pojeżdżę nim właśnie tydzień i moje zdanie idzie, albo mi się mega podoba, albo mi się w ogóle nie podoba, albo uważam, że jest tak brzydki, że aż piękny. Nie umiem sobie wyrobić zdania na temat tego samochodu. Chyba pierwszy raz. Jednego dnia myślę, że właśnie jest tak brzydki, że aż piękny. Jednego dnia myślę, że jest bardzo elegancki. Nie wiem, stoi gdzieś tam wieczorem, świecą się światło, podchodzę, mówię wow. Trzeciego dnia patrzę, mówię, co to kurde jest? Nie wiem. O ile na przykład na temat Sorento zdanie mam jasno wyrobione, to tutaj nie wiem, co mam powiedzieć. Mam oczywiście na myśli, że nie umiem powiedzieć, co ja sądzę na jego temat, a nie żeby wypowiadać jakieś wiążące zdania, że tak jest piękny albo tak jest brzydki. Nie wiem. Także jestem bardzo ciekawy tego, co napiszecie. Bo tak jak ostatnio na przykład przy Peugeotie 208, dla mnie potwierdziło się to, że to wiadomo, to każdy to wie, ale nie wiedziałem, że aż w takim stopniu, ale wyglądem można zdobyć tytuł samochodu roku. Także to jest dość istotny parametr. Więc tym bardziej napiszcie, co sądzicie. Też jedno zdanie do osób, które jeżdżą hybrydami, zwykłymi pluginami. Ja się od pewnego czasu nauczyłem, że ten zegar czy wyświetlacz, który jest zamiast obrotomierza, to nie jest ozdoba. To się może wydawać oczywiste i ja naprawdę jeździłem tyloma modelami, może to wstyd coś takiego mówić, ale dość niedawno nauczyłem się z tego korzystać i starajcie się robić to samo. Oczywiście to wymaga tego, że zapomnijcie o jakiejś mega dynamicznej jeździe, ale jak
Nie musicie, jesteście, nie wiem, na wakacjach, tak jak ja na przykład teraz na jakimś wyjeździe, jak nauczycie się korzystać z tego miejsca, gdzie jest eko, z tego miejsca, gdzie jest charge, to podając Wam swój przykład, Wasze wyniki mogą się zmniejszyć, nie wiem, jak w reklamie, o połowę. Naprawdę może głupio to powiedzieć po takim czasie testowania samochodów, ale może nie głupio, ja po prostu zawsze te samochody chciałem jakoś sprawdzić, jeździłem w miarę dynamicznie, ale jak sobie to przekręcicie w głowie i nauczycie się z tego korzystać, to to nie jest tutaj od parady. To ma naprawdę duży sens. I tak samo jest w Santa Fe. 6 litrów po mieście. Po Warszawie. Wow. W Santa Fe mamy też mega patent Hyundai'a, czyli to, że po wrzuceniu kierunkowskazu, zobaczcie co się dzieje, mamy obraz z kamery umieszczonej przy lusterku, także i z jednej strony, i z drugiej strony widzimy co się dzieje. Super patent. W połączeniu z asystentem martwego pola jako całość to jest po prostu mistrzostwo świata. Myślę, że inne marki po prostu powinny to kopiować, bo bardzo podnosi to poziom bezpieczeństwa i po prostu pomaga na co dzień. Coś, co nie jest gadżetem, tylko jest po prostu bardzo praktyczne. Mega. Nowe Santa Fe objęte jest 5-letnią gwarancją mechaniczną producenta, co ciekawe, bez limitu kilometrów. Przeglądy natomiast dokonujemy co roku lub co 15 tysięcy kilometrów, w zależności co nastąpi pierwsze, a ich cena to około 1000 zł brutto za przegląd pierwszy, 1200-1300 zł za przegląd drugi i znowu 1000 zł za przegląd trzeci. W testach zderzeniowych NCAP nowe Santa Fe uzyskało maksymalną notę 5 gwiazdek. No dobra, ostatnia rzecz. Ile to kosztuje? No to jedziemy od razu z grubej rury. Tak, to jest Hyundai i zaczynamy od 160 tysięcy złotych. Pierwsza wersja notabene premium, ale to właśnie będzie to 160 tysięcy po obecnym upuście. Kończymy w granicach 210 tysięcy. Mówię o hybrydzie i o hybrydzie z napędem na jedną oś. To, co w tym momencie powiem od razu, dopłata do napędu na 4 koła to 10 tysięcy złotych i uwzględnijcie sobie zawsze wszyscy, że te 10 tysięcy dopłacić trzeba, bo uważam, że to jest na tyle mała dopłata w stosunku do całej ceny samochodu, że naprawdę to jest grzech, żeby tego nie zrobić. To jest coś, z czego 95% czasu możecie nie korzystać, a chociażby miało się przydać raz, już nie mówię o jakichś ekstremalnych sytuacjach, kiedy może Wam uratować tyłek, ale nie wiem, zamiast zakopać się gdzieś w śniegu, to po prostu wyjedziecie, to nie będziecie żałowali żadnej złotówki, więc namawiam do kupowania 4x4. A czy cena za ten model jest atrakcyjna? No chociażby ta spasiona wersja to będzie coś koło 217 tysięcy. Jeśli nie macie w głowie, że jak wydajecie takie pieniądze, to musicie kupić Audi, Mercedesa albo BMW, tylko na przykład szukacie przestrzeni, szukacie jakiejś awangardy wyglądu, ale przede wszystkim myślę, że przestrzeni dużego, wysokiego samochodu i już Wam się w głowie przestawiło, tak jak mówię, że może to być Hyundai, to ta cena nie jest najgorsza za to, co tutaj dostajemy w odniesieniu do rywali. I tak bym scharakteryzował cennik Hyundai'a i tego modelu. I na tym dzisiejszy test byśmy sobie zakończyli. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych testów. I przede wszystkim dajcie znać, co sądzicie o Santa Fe, czy ten samochód Wam się podoba, co sądzicie o cenie, takiej cenie za Hyundai'a. A ja zapraszam na kolejne testy i żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć!